Nasze są gotowe do wysyłki do wytwórni opon. Firma Apollo produkuje opony samochodowe od 1972 roku. Mieści się na obrzeżach Madrasu w stanie Tamil Nadu. Produkują tam 24 miliony opon rocznie. Ale wiecie, kto robi najwięcej opon? Lego. Ponad 300 milionów maleńkich opon rocznie. Naturalny kauczuk jest zbyt plastyczny, by można było zrobić z niego oponę. Trzeba go trochę wzmocnić. Wyjaśnia kierownik zakładu Abilash Varghese. Kauczuk jest miękki i podatny. Wymaga obróbki, by przemienić się w sprężystą i wytrzymałą gumę. Aby opona miała odpowiednie właściwości, dodajemy do kauczuku rozmaite wypełniacze i środki uszlachetniające. Na sekretny przepis składa się ponad 100 różnych substancji, od specjalnych kauczuków syntetycznych i przeciwutleniaczy, po krzemionkę i sasę techniczną, dzięki której guma będzie twardsza i odporniejsza na ścieranie. Naturalny kauczuk jest brązowy, ale na początku XX wieku zorientowano się, że dodanie odrobiny sacy wzmacnia gumę, przy okazji nadając jej czarny kolor. Składniki miesza się i podgrzewa w specjalnych mieszalnikach.